bo media głośna jest na temat filmu Sekielskiego. Obejrzało go już 14 milionów osób dzisiaj, tak? Właśnie sprawdzałem, więc mega dużo. Widziałaś jak wydarzenia? Widziałam. Oglądałam ten film, obejrzałam cały. To jest tak, że w pewnym sensie nie zdziwiło mnie to, co tam zobaczyłam, choć było to bardzo przykre, bo w miarę bacznie śledzę, było to na pewno bardzo przykre i bardzo mnie wstrząsnęła opowieść jednego z bohaterów, któremu jako młodemu człowiekowi rodzice nie uwierzyli. Myśleli, że zmyśla. To mnie najbardziej trafiło. I to, że wbrew pozorom jest mało rzeczy, które możemy zrobić, ale myślę, że ten film może stworzyć rewolucję i może będzie lepiej na tym świecie. I dobrze by było. Właśnie dlatego też ważna jest chyba ta rozmowa, ten kontakt dziecka z rodzicem. Tak, tak, to prawda. Tylko, tak, że... Tak, żeby on był pełen zaufania po prostu. I film potrzebny. Potrzebny, tak. Ja w ogóle jestem fanką filmów dokumentalnych i ja bardzo je lubię. Często wybieram sama takie, że nie jakiś luźny tam wieczorem filmik, jakaś tam komedyjka czy coś romantycznego, tylko jakieś takie dokumenty, które mówią o rzeczach, które się dzieją teraz już na świecie albo u nas w Polsce. Myślę, że to jest ważne. Nawet jeśli to jest coś, co komuś nie jest bliskie temat, myślę, że warto tak po prostu popatrzeć, żeby wiedzieć, co się dzieje na świecie. Dla mnie to jest trochę tak jak... wiesz, jak czytanie newsów czy oglądanie wiadomości, tylko jest większe zgłębienie dużego tematu.